Fajny akord na zakończenie futsalowego sezonu u pań. Świetny poziom, trzeba przyznać, tegorocznego Final Four w Bielsku-Białej. No tak na dobrą sprawę obserwujemy już od kilku sezonów, że ten poziom się mocno podnosi. U pań oczywiście, znaczy w męskim futsalu tak samo, ale u pań on jest bardziej widoczny, bo jak kilka lat startowaliśmy z rozrywkami kobiecymi, no to umówmy się, różnie to wyglądało. No, dzisiejszy mecz, wczorajsze dwa półfinały pokazały, że naprawdę jest dobry poziom futsalu kobiecego w Polsce. Coraz głośniejsze są opinie na temat reformy ligi, przynajmniej ze środowiska trenerskiego, gdzie funkcjonuje taki postulat mówiący o powołaniu do życia jednej ogólnopolskiej ekstraligi. Ja jestem osobą, która słucha, co kluby mają do powiedzenia. Jeżeli będzie taka wola ze strony klubów, my jak najbardziej jesteśmy na tak, bo to też pomoże trenerowi reprezentacji Polski Wojtkowi Weissowi. Jeżeli zawodniczki będą grały od września do kwietnia, będą miały więcej kontaktów z piłką, z nawierzchnią i tak jak powiedziałem, to też reprezentacja na tym dużo zyska. A jaka to może być perspektywa czasowa? Jeżeli kluby będą zdecydowane, możemy to grać już od nowego sezonu. Jeżeli będą potrzebowały jeszcze jednego sezonu, żeby przygotować się do tego, no to poczekamy jeszcze jeden sezon. To jest kwestia tylko klubów. No nie możemy też ich zmuszać do tego, bo to wiadomo, na tą chwilę 10 meczów sezonu regularnego plus dwa ćwierćfinały plus Final Four, to drużyna, która dochodzi do Final Four, gra 14 meczów w sezonie, a w tym wypadku byłoby 22, więc troszeczkę większy wydatek finansowy przede wszystkim dla tych klubów by był. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czy mecz ze Słomniczanką w półfinale Pucharu Polski to było najlepsze spotkanie w wykonaniu rekordzistek w minionym już sezonie? Trudne pytanie. Wydaje mi się, że na pewno dostarczyło dużo emocji i miało największy ładunek emocjonalny, ponieważ było to spotkanie, które kończyliśmy karnymi i miało ono bardzo dużą wagę. Wydaje mi się, że zaliczyłbym je do jednego z najlepszych spotkań. Emocje emocjami, ale poziom wysoki. Poziom wysoki i to niezwykłe słowa uznania należą się szczególnie naszej utalentowanej młodzieży, która udźwignęła kategorię tego meczu, czyli półfinał Pucharu Polski z wicemistrzem Polski. Także naprawdę dziewczyny zaprezentowały się fantastycznie. Dzisiaj oglądając ten mecz mogę powiedzieć, że z wczorajszego jestem bardzo dumny i z tych umiejętności, które dziewczyny już posiadają, również jestem bardzo dumny. Panie trenerze, jeśli można poprosić o taką sportową, selekcjonerską ocenę turnieju pucharowego Final Four w Bielsku-Białej. Uważam, że bardzo fajny turniej, bardzo fajny dla kibiców. Dwa świetne półfinały. W jednym było troszeczkę może mniej futsalu, w tym pierwszym, natomiast bardzo dużo walki, bardzo dużo emocji, bardzo dużo bramek. Wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Drugi mecz półfinałowy UEK z rekordem, no to już kwintesencja futsalu. Myślę, że taki futsal na najwyższym poziomie. Również dużo bramek, dogrywka, rzuty karne. Także myślę, że jak ktoś tutaj przyszedł na halę na ten weekend, no to na pewno nie żałował, bo było na co patrzeć i naprawdę ten turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Czy trafiły jakieś nowe nazwiska do selekcjonerskiego notesa? Tak, na pewno, bo nowy zespół się pojawił, Tczew, mający bardzo silny zespół, bardzo młody zespół. Myślę, że kilka z tych dziewczyn gdzieś tam na pewno będzie w kręgu naszych zainteresowań. Natomiast też część dziewczyn potwierdziło swoje umiejętności i to, że są w kadrze, to że na to zasługują. Skoro mówimy o kadrze, co w najbliższej perspektywie czeka biało-czerwone? Tak naprawdę te plany się jeszcze gdzieś tam kształtują. Nie chcieliśmy robić nic, powiedzmy, do kwietnia, bo wiedzieliśmy, że to jest największe natężenie wtedy dla tych dziewczyn, bo i Liga, i Puchar, i Akademickie Mistrzostwa Polski. Także myślę, że pierwszą taką akcję będziemy mieli w czerwcu, wyjazd na turniej do Chorwacji. Później kumulujemy wszystko do października, bo w październiku mamy najważniejszy turniej eliminacji do Mistrzostw Europy. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy w grupie z Ukrainą, także trudno nam powiedzieć, co się wydarzy. Do października jeszcze troszeczkę czasu jest. Jeszcze czekamy na decyzję UEFA, czekamy, gdzie będzie ten turniej, bo pierwotnie miał się odbyć w Lwowie na Ukrainie. Nie wiemy, czy do tego dojdzie. Także taki troszeczkę niewiadomych jest jeszcze, ale myślę, że z biegiem dni się wszystko wykrystalizuje. Uwaga, Płotarczyk! No i mamy hat-tricka, 3-0 w finale, to jest jej mecz, AZS UEK, Słomniczanka, Słomniki, zdobywczyniami Pucharu Polski w futsalu, 3-0. Jak się zdobywa Puchar Polski w swojej macierzystej hali przy startowej 13 w Bielsku-Białej? Jakby nie patrzeć, no wymarzone uczucie, zdobyć po prostu złoto w czymkolwiek,
bo mimo wszystko to jest zwieńczenie no, ciężkiej pracy, którą wykonywałyśmy cały sezon. No i wreszcie Słomniczanka na pierwszym miejscu. No wreszcie, po dwóch wicemistrzostwach, jakbyśmy tego złota nie wygrały, to no, czułbyśmy ogromny niedosyt w tym sezonie. Tym większe gratulacje. Dziękuję ślicznie. AZS, UEK Słomniczanka, Słomniki zdobywcą Pucharu Polski Kobiet w sezonie 2021-2022. Tak się cieszą zawodniczki i tu są łzy radości. Piękne obrazki.